W pierwszym sezonie Natalia jeszcze studiowała, tworzyła aplikację początkowo o śnie, później aplikację o kobiecej przyjemności. I pierwszy sezon zakończył się tym, że niestety nie udało się ukończyć studiów i nie udało się wygrać konkursu związanego z aplikacją. Monika w pierwszym sezonie doświadczyła wielu rzeczy po raz pierwszy. Głównie relacji i to relacje kobiety, do których wcześniej chyba nie miała dostępu. W pierwszym sezonie Paulina poszukiwała siebie. Próbowała wyjść ze schematu, który została wrzucona przez kościół, rodzinę. To moje wesele i ja decyduję, koniec! Co się działo w życiu mojej postaci? Działo się na nożel i jakby głównie na tym byłem skupiony w pierwszym sezonie. Pracuję nad zjonizowanym żelem do włosów, który będzie zmieniał kolory przez Bluetooth. You've got my full attention. Doktor Kryniński to jest taki człowiek, który pracował na Politechnice w pierwszym sezonie i wspierał dziewczynę, uczył dziewczynę nowych technologii. Wszystko musi być seks. Ławka, kaloryfer, teorie fizyczne. W drugim sezonie Paulina nadal poszukuje, skupia się na spotkaniach, randkach i eksperymentach. W drugim sezonie Dżaba trafia do ekipy, która pracuje dalej nad aplikacją. I no, zmienia się bardzo dużo rzeczy. Natalia się też bardzo zmienia i rozwija intelektualnie, emocjonalnie, duchowo i mentalnie. Monika, w drugim sezonie jej losy dalej będą się rozwijać, ona dalej będzie doświadczać. W drugim sezonie będzie zmiana bohatera, będzie miłość i będzie seks. Będzie bardzo dobrze i niech wszyscy się bo to sexify!